Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Słuchajcie, nie wiem, może z tym wam być. O. Tak. To będzie szybka kina i prośba tutaj głównie dla moich starszych, dla dziewczyn troszeczkę starszych, które mnie oglądają, jak i do was panowie, jeżeli tylko macie jakieś ciekawe pomysły. Słuchajcie, stała się dzisiaj rzecz taka. W ogóle dzisiejszy dzień miałam totalnie szalony. Ja dopiero wróciłam do domu. Mnie naprawdę nie było dzisiaj cały dzień. I wszyscy tacy stały, bo o 11:30, o 12:00 dzwoni do mnie siostra cioteczna, Justyna. Ta, którą. Właśnie to jest ta siostra cioteczna, do której właśnie dzwonię, z którą o tym rozmawiam, która jest wielką moją fanką, która ogląda moje filmy i w ogóle, i w ogóle. I słuchajcie, moja siostra. Ona się hajta w ogóle w czerwcu. Ja z nią dzisiaj byłam tam podpisywać jakąś umowę okieckie i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, skopnął mnie niesamowity zaszczyt i coś, z czego się bardzo cieszę, także zostałam poproszona o zostanie świadkową. I do jednym z obowiązków bycia świadkową jest organizacja wieczoru panieńskiego. I tutaj, słuchajcie, Justyna jest nie oszukujmy się, pierdolnięta, tak jak i ja. Także totalne szalone rzeczy muszą być na tym wieczorze panieńskim. Także jeżeli macie jakieś, nie wiem, rady czy też pomysły, piszcie, nie wiem, w komentarzach, piszcie mi na PW. Notabene, gdyby jakiś pan w przedziale wiekowym od 18 do 20, no do 34 lat, kropeczko nie, chciał iść na wesele w stylu country, bo to będzie wesele w stylu country, tak już jest nienormalna, to też niech pisze. Akurat poszukuję partnera. Tylko przypominam styl country. W ogóle tak, nagram dzisiaj dla was vloga, ja go wrzucę w najbliższych dniach. Mam pomysł na jeszcze jednego, także vlogi znowu troszkę ruszą. Powiem wam, że naprawdę byłam w Tatrzańskich Górach po Tomkieckę, później wróciłam do domu i weszłam praktycznie do domu, od razu do mnie zadzwoniła siostra cioteczna, z którą miałam się widzieć jutro, a jutro się widzieć nie mogę. Żebym przyjechała do niej do Maus, także ja od razu wsiadłam w auto, ruszyłam, także vlog będzie z auta. Dopiero weszłam do domu, ja wiem, 6 minut temu włączam kompa, który był wyłączony przez ładnych parę godzin, bo my na Skype'ie już tu dostałem lawinę wiadomości, gdzie jesteś, co się dzieje, że cię nie ma, ha, ha, ha. Nie, ogólnie fajnie, także ja się biorę za czytanie w ogóle maili, bo nie miałam ani okazji przeczytać komentarzy, ani nic dzisiaj, centralnie dzisiaj nic, dzisiaj miałam dzień bez YouTube'a. Także ja co, czekam na jakieś informacje od was, jakieś rady, itp. itd. A tak ogólnie komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się, cześć!